Cześć Maciek, dziadek. Cześć dziadek. Słuchaj, mam problem z komputerem i chciałbym, żebyś przyjechał do mnie i zobaczył, co się z tym będzie dzieje. Co się stało? No co jest? No nie wiem, co jest. Piszę jakiś brak sygnału i wyłączam go, załączam, no nic nie daje. To ciągle to samo jest. To jak? Nie mam czasu. Jak zwykle. Nie da rady, nie ma czasu. A ja to muszę czas mieć. Konrad, wolałeś mnie? Czekam. 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 Gram za 1000. Sprawdzam. Przebijam do 3. Pas.
Za wszystko. Mam kula, super. Ach. Spokojnie. Czwarta dwójeczka. Także jest kareta lepsza, także to jest moje. Cześć, ale mam pecha. Grałam w kasynie, tak mi fajnie karta szła i niestety przegrałam. Przegrałaś pieniądze nasze? Naszą wycieczkę przegrałaś? Ale wiesz, kogo spotkałam? Konrada. Bobrek sobie wygrał wszystko. Konrad? Słuchaj, a duża kasa? To jest parę milionów, chyba, nie wiem. Tak, Konrad? Wygrał milion? Co? Konrad? Konrad wygrał milion! Dziadek wygrał? Jak to milion? Milion euro? Wygrał? Niemożliwe! No żartujesz! On ma imię, nie wiem, chyba. Nie, to trzeba wykorzystać. Jaką masz propozycję? Pojedziemy i zobaczymy, może nam się coś uda. Imieniny to jest bardzo dobra okazja, żebyśmy go odwiedzili. Tak, imieniny! No! Wydaje mi się, że jest cudowna okazja go odwiedzić, zwłaszcza, że go tak dawno nie widziałam. Dobrze, to wpadnę. Tak. Jestem za, wchodzę w to. No dobrze. No to póki co, Muśka, to do zobaczenia. Spróbujemy tu się umówić. Pa. Grażynko, wiesz, bo ja tak sobie ostatnio o nas myślałem i nawet dosyć intensywnie. Tak wspaniale się nam układa i tak umilam ci życie. I no tak sobie taki. Pomyślałem, że no w sumie to ty też mogłabyś mi dać troszeczkę szczęścia, bo wiesz, no taką moją pasją, hobby to wiesz, są samochody. Chyba wyglądamy nieźle, co? Jest okej. Okay. No. Powinien wysnuć wniosek, że nam się mam. Tak troszkę powiodło. Powiem, no, wyglądamy tak nieźle, ten kabel no słomkowy i lisy do tego. Ale wiesz, taki samochód, taki prawdziwy samochód, tak za minimum 200 tysięcy. Taki, no prawdziwy samochód, porządny. I gdyby tak dało radę coś takiego załatwić. Jejku, jak ja bym był szczęśliwy. Ja wiesz, rozumiem. Bo samochody w ogóle to jest, wiesz, taka moja, no druga miłość. Właściwie druga. Właściwie to czwarta, bo najpierw to jesteś ty. Potem jesteś ty. Potem, no znowu jesteś ty. No i samochód. Na czwartym miejscu, nie, więc... Nie, no to musiał wobec takich deklaracji, że po prostu jestem pierwsza... A dopiero za. A nawet druga i trzecia. Nie no, wobec Tomeczku takich deklaracji ja po prostu nie umiem ci odmówić. Za to, co tej pogody tyle mi dostarczasz. A prawda jest taka, że ja spać nie mogę. Nie? Jak policzyłam, ile to jeszcze trzeba zakupów zrobić, ile jeszcze trzeba pieniędzy na to. 200-300 tysięcy to bez niczego i kafelki. No jeżeli będziemy robić, no to muszą być jakieś eleganckie, ładne kafelki. Mogłabyś mi kupić takie auto? No ja myślę, że chyba jednak wszystko będzie do załatwienia. Ja... I ten samochód... Naprawdę? I ten samochód dostaniesz. Co jak tam wspaniale! 200 tysięcy? Ja... Jak wspaniale! No to widzę, że sprawiłam ci ogromną radość.
sprawę mamy do załatwienia. Czy ty sobie wyobrażasz, ile my kasy potrzebujemy? Wyobrażać, to sobie wyobrażam. No, z twojej chęci, moja droga, to sobie wyobrażam, ile tej kasy potrzebujemy. Tak, bo ja lubię wszystko, co piękne. Na przykład kocham kryształy. O. Cały dzień dzień i wieczór siedziałam przy komputerze, szukałam tych wycieczek. Hawaje, oczywiście. Hawaje, dziewczyny w Hawaje, Paryż. Dookoła świata, jeżeli już jechać, to tylko dookoła. Zaliczamy. Ale mnie się tam, jak myślę, to od razu o Paryżu. Ej, ty lepiej patrz na drogę. Zdejmij te okulary. Nie, jest okej. Okay. To są takie, wiecie, okulary. Ej, uważaj, żebyś... Ej, to szuk. Musisz ścisnąć do tyłu. No. Ile ty tym samochodem jeździsz, że go nie umiesz poruszać? Już, ruszamy. Dziewczynki, no, kochane, poczekajcie, bo ja to muszę taki fest zwrot. Myślę, że tam jeszcze w kuchni ta nasza zastawa kuchenna, przecież jak my wydajemy te kolacyjki, to my też musimy mieć różne zestawy, żeby to za każdym razem było co innego, nie wciąż to samo. Twoja pozycja świadczy o tym, że my wszystko mamy. Słuchajcie, Floryda. Tam cieplutko jest, żadne lisy, nic tam nie potrzeba, dziewczyny. Sydney, dziewczyny, Sydney. Montreal. Zawsze Monte Carlo! Żadne Monte Carlo! Żadne Carlo! Monte Carlo jeszcze może, ale numer! Chciałam tam Danusia, pojechać. Jak pojedziemy do tego Monte Carlo, to wtedy będziesz musiała rzeczywiście jakiegoś poznać pana z pieniążkami, wiesz? No. Żebyśmy miały za co wrócić, bo jak wtedy przegrasz. Wiesz, jest taki moment, bo mój brat wygrał dosyć sporą sumkę. I podejrzewam, wiesz, a my jesteśmy tacy dosyć sympatyczni z dzieciństwa. I wydaje mi się, że jak jego poproszę, no wiesz, ja mam te 100 tysięcy, od niego wezmę 100, no i kupię ci ten prawdziwy samochód za 200. I naprawdę będziesz wtedy mógł powiedzieć, że masz prawdziwy samochód. Ale zobacz, jak pięknie będziemy w takim wyglądać. No. Tej kasy powinienem troszeczkę też zyskać. Bo tak, no nie wspominałem ci jeszcze o tym, ale widzisz. No jak szczytny cel. No bo to jest kwestia tego filmu całego. A niestety, ale potrzeba tam mi gwiazdeczki. A jak wiesz, gwiazdeczka niestety, ale będzie kosztowna. No. Ojej, a ja nie mogę jej zastąpić? No niby nie gwiazdeczka, no ale no właśnie, coś tam że też nie bardzo. Nie właśnie, bardzo. Że nie bardzo. Musimy wreszcie ze skóry wyskoczyć, a uzyskać te pieniądze. Musisz się sprężyć tutaj trochę, aktorką się poczuć. Ja też będę udawał. Ale jeszcze facet całkiem. On przystojny, przystojny. Jeszcze można zawsze był przystojny. Zawsze był przystojny. Zawsze był fajny, przystojny. Zawsze był przystojny. A tak teraz, słuchajcie, mężczyzna z pieniędzmi jest jeszcze bardziej przystojny. Z taką kasą, nabiera uroku. Ale pójdziesz do niego sama, moja droga. No, jeśli to konieczne. No, nie będę się, wiesz... No, nie mogę się tak... Myślisz, że sama więcej zdziała? No, to... O, widzisz, tak jest. Teraz musimy z siebie dać wszystko, żeby go przekonać. To jest jedyna szansa. Ty wierzysz w Boga, czy nie? No niestety tak. Liczę na swój urok osobisty, że szwagierek nie odmówi nam tej kasiowy. Słuchajcie, to co będziemy o biznesie mu mówić, nie o wycieczce, słuchajcie, tak? Nie, absolutnie. Nie, no co ty, wycieczka, nie. Nie, no zapomnijcie. Żadna wycieczka.
I także, także nie bądź zazdrosny, bo to wszystko będzie gra pozorów. Dobrze. Także nic, co by zagrażało naszemu związkowi. Ja tak wymyśliłem, że pieniądze szczęścia nie dają temu, czy tym, co je w nadmiarze mają. Nie, ja tak się poważnie zastanawiam, co tam 200. Może ci jednak tego Mercedesa za 300 kupię, wiesz? Farty jesteś. Ale 4-litrowego. Co tam na litry nie będzie? Na litry nie będziemy się nie, no, liczyć. Ja po prostu cię kocham, no. Konrad, Konrad, jacyś ludzie na pokładzie. Dzień dobry, drogi przyjacielu. Dawno żeśmy się nie widzieli. Miło nam się z tobą spotkać. Pamiętasz naszą wspólną przyjaciółkę Lenkę? Dobry, Konrad, skąd tyle gości mamy na statku? Co za okazja, mogę wiedzieć? Nie wiem, ktoś mi zorganizował imieniny dzisiaj. To wobec tego wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dzięki. Czy może kapitan poznać mnie, zapoznać z tymi dziewczynami? Oczywiście. Tak pięknie, uroczy, że z przyjemnością. Bosman Piotr jestem. Helena jestem. Piotr jestem. Ojej. Zapraszam na pokład, na małą miłą wycieczkę, jeżeli pani pozwolą, proszę bardzo. Johnny, der fühlt sich wie Christoph Kolumbus und hat sogar eine Wacht. Vor den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt mich vor jeder Fahrt. Jak miło. Słucham. Wyobraź sobie, że teraz byłam w Indiach. Okay. I specjalnie chciałam ci przybliżyć te klimaty. A powiem ci, dlaczego tam byłam w tych... Ponieważ dużo czytałam i są w tej chwili tworzone fundacje. I wyobraź sobie, że postanowiłam stworzyć taką fundację również w Polsce, bo tam się tyle napatrzyłam na ludzi starszych. I ten sam problem dotyka również i nasze społeczeństwo. I tak sobie pomyślałam, że dobrze się, jak się dzielimy tymi pieniążkami z innymi, bo niby dobro dane drugiemu człowiekowi wraca. Dlatego, Konradzie, będę miała troszeczkę do ciebie taką prośbę. Może ona trochę zabrzmi, ale wiesz co? Wiesz, że nie jestem osobą bardzo biedną. Też posiadam pewne pieniążki, ale brakuje mi, wiesz, mam 100 tysięcy. I żeby otworzyć tą fundację, zakupić pewne sprzęty, wiesz, i w ogóle zacząć to wszystko, to muszę mieć 100 tysięcy jeszcze dodatkowo. Wiem, że to trochę brzmi, że to jest duża kwota, ale i ludzi potrzebujących jest dużo. To nie jest tak, że to tylko jest dla jednej osoby. Proszę cię, pomóż mi, pożycz mi te 100 tysięcy. I wspólnie jakoś może pozwolimy, że pewne osoby poczują się lepiej. Szkoda tylko, że dawno żeśmy nie rozmawiali. Dawno jakoś się nie pokazywaliśmy. Teraz widzę, jak jest potrzeba, to akurat przychodzisz do mnie.
Ale wspomniałam ci, że byłam w tym czasie w wyjeździe, okay, także prawie okay. Rok czasu mnie nie było. Myślę, że to jakoś chyba załatwimy, bo to chyba ważna sprawa jest. Mówiłaś o 100 tysiącach. To jest trochę kasy. Ale myślę, że to załatwimy. Wspaniale. Nie tyle mi, ile nam, tym naszym okay. podopiecznym moim. Okay. Tak to nazwijmy. Proszę uprzejmie. Widzę, że jesteś bardzo hojny. Że mogę dzisiaj to spełnić, proszę uprzejmie. No to widocznie ten los cię dobrze obdarzył. Wygrałeś te pieniądze i na pewno tych pieniążków nie przeznaczysz na zły cel. Wiesz, że prowadzimy spa, a co byś powiedział, jakbyśmy tak się, no wiesz, do interesu, może, no, może nam pożyczył, wiesz, byśmy... A może do nas byś się włączył w ten interes, co? Nie, byłby naszym basen na zawsze honorowym gościem. Gościem, tak, basen byśmy dobudowali, to wiesz, ty na stare lata, wiesz, tak różnie bywa z nami, nie? Z kręgosłup boli. Stare lata. No, ale tak, wiesz... Pływałbyś z nami w ogóle. No, 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 nie. No. Wszystko co najlepsze. Wieszałkę chmietliwe, uznie viel humor, jest große Glück hinein. To znaczy trzy kubeczki. Trzy. Okej. Czyli dla dobrego biznesu. Ciemny Knut, ich bin stolz wie Loch Nelson, auch noch bei Windstärke 3. Brausen die Stürme und plätschert die Regen, ruft der Verwegen, ahoi! Nie wiem, bo widzę po twojej minie, że jakbyś nie przypominał sobie mnie. A przecież jesteśmy kumplami od dawna. Porto, no. Tak. No Porto ta, no właśnie. Ilekroć przyjeżdżałeś z rejsu, to zawsze przywoziłeś Porto, dzwoniłeś do mnie, no i ja przychodziłem i tam żeśmy balowali. Pamiętam taką scenę, jak ja zacząłem śpiewać Portofino, kiedy opróżniliśmy już jedną butelkę tego Porto, a ty zacząłeś jakoś inaczej przekręcać to słowo, że porno, kino, więc nie wiem, czy przypominasz sobie. No to takie czasy mogły być. Mogły być. Słuchaj, potrzeba jest taka, żeby stworzyć jakieś przytulisko, jakąś klinikę dla tych bezdomnych zwierząt, głównie kotów. I żeby ograniczyć ich populację. Słuchaj, potrzebne na to są pieniądze. Czy ty, kochając zwierzęta, mógłbyś nam pomóc? Wiesz, nam specjalnie na pieniądzach nie zależy, no ale kotów jest bezdomnych tyle, że jednak jakbyś nas... wspomógł, to bylibyśmy ci wdzięczni. Także proszę bardzo. Myślę, że tyle będzie akurat. Może nie będzie za dużo, ale... No dziękujemy ci bardzo. Jakaś część widać, powinna być. Widać, że to jest sporo pieniędzy. Tak, także słuchaj. W związku z tym, że dostaliśmy tyle pieniędzy, to pozwolisz, że ci zaproponuję takie rozwiązanie, że jak już otworzymy to przytulisko, tą klinikę, to że nazwiemy twoim imieniem Przytulisko Konrad. Co ty na to? Witam cię, Szwagierku, mój ulubiony. Proszę bardzo. Pięknie sobie tu mieszkasz. Pozwól, że ja tak się zapoznam z twoim pomieszczeniem. Proszę. Portrecik. A tutaj co my mamy? To są zdjęcia. A, rodzinne, stare zdjęcia. No.
walizeczka, błyszczy się. Na pokładzie od rana ciągle słychać, bo z pana bez potrzeby cholernie się drze. Choćbyś ręce poranił, bo sman ciągle cię zganił i powiada, zrobione je źle. Brawo! A teraz popatrzymy, co tu widać na horyzoncie. No pięknie, ładnie. Wiosna w pełni się budzi do życia, pełno ptactwa. No co więcej, no tylko się cieszyć i radować, nie? Taka dość smutna jest ta wiadomość, ale on jest bardzo chory. No i myślę, że też go kochasz tak jak ja. I pomożesz nam, bo jest jakieś leczenie za granicą, które jest bardzo kosztowne. No myśmy już cośmy mieli, to sprzedaliśmy, żeby chorobę zahamować, ale niestety to nie koniec. Zdrowie twojego braciszka Andrzeja jest dla ciebie cenne, także jeśli możesz, to wspomóż. Myślę, że no, nie mam wyjścia w tym momencie, jakoś muszę pomóc. Także... Będziemy wdzięczni, także... ja i twój braciszek. Mówisz, że spora suma by była konieczna. Mhm. Myślę, że tak na razie będę mógł. No. Doskonale. Na razie na początek będzie, a później zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Także muszę ci bardzo podziękować. Jesteś kochany. Pokochałem przestrzenie nieograniczone pojęciami, określeniami. Potem zjawili się ludzie. I w paru słowach sprowadzili je do kilku wymiarów. Pieniądze szczęścia nie dają tym, co je w nadmiarze. Laci, wio, 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 w tłum, w disco, w Boga, w niewiarę. Dziewczyny, nieszczęście, człowiek za burtą. Ojej! Ojej! Szpinaku! Jeszcze nie twój czas. O mój Boże, ojej, co się dzieje, Konrad, oddychaj, oddychaj! Zaraz ci udzielimy pomocy, już ciebie bierzemy. Już. Co się stało? Nie wiem. Napadli mnie. Wszystkie pieniądze mi zebrano. I do wody wrzucili. Nie możemy tak tego zostawić. Musimy pomścić to. Na pewno wyrównamy rachunki. Przetestujemy dzisiaj dwa kleje. Super mocny klejnot oraz klej zwykły. Posłużą nam do tego pędzel oraz dwie cegły. Na początku testu bierzemy cegłę i smarujemy klejem zwykłym w ten sposób i przykładamy tylko cegłę. O, cyk. Jak widać, test nie sprawdził się. Klej zwykły zawiódł. Dlatego bierzemy kolejne cegły i smarujemy klejem klejnot. O, cyk.
jak pięknie się smaruje. Przykładamy kolejną cegłę. Ściskamy mocno i odkładamy na 10 minut. Po upływie czasu wyjmujemy i sprawdzamy wytrzymałość. Nie da rady. Super mocny klej klejnot. Sklej wszystko. Dobry wieczór, Halina Racica. Witam Państwa w najnowszym wydaniu newsów. W niewyjaśnionych okolicznościach zaginął kapitan polskiej żeglugi Konrad Szpinak. Kapitan spędził niemal całe swoje życie na morzu. Dowodził mniejszymi statkami pasażerskimi, szkolnymi żaglowcami, a także kilkoma transatlantykami. Przeżył katastrofę statku na Morzu Północnym. Znajdujemy się w gabinecie Konrada Szpinaka. Tutaj był widziany po raz ostatni. Jak donosi polska agencja prasowa, Szpinak jakiś czas temu wygrał dość pokaźną sumę pieniędzy w kasynie. Znam kapitana, bo pływałem z nim na jednej łabie. No i widziałem go nieraz tydzień temu w kasynie, jak wygrał w pokera. No i z tego co pamiętam, to dużo żetonów wygrał. Dość sporą sumę. Już drugą dobę trwają poszukiwania Konrada Szpinaka. Płyniemy właśnie z ekipą, która przeczesuje teren. Miejmy nadzieję, że nic nie znajdą. Ktokolwiek posiada informacje odnośnie losu Konrada Szpinaka, proszony jest o bezzwłoczny kontakt z policją. Witajcie w moim królestwie technicznym, proszę bardzo. Jak wam się podoba? Super. Wspaniale. Proszę bardzo, zapraszam dalej, idziemy. No, to zabieramy się do roboty. Na pierwszy plan idzie Grażyna. Jest dom, jest garaż, wiemy co u niej zrobić, prawda? Tak, wiemy, że samochód wjeżdża do garażu, a co dalej, to zobaczymy. Zapomnieliśmy o jednej sprawie. Łączność. Łączność to jest dewiza naszej całej pracy. Proszę kolego, proszę. A tu Lenka. Tu będzie nasza babska łączność. Dobrze. A my sprawdzimy pierw. Halo, słyszysz mnie? Ja cię słyszę, to czy my je słyszymy? Ja słyszę też. Okej. Okay. Czy okej? Okay. Wy nas zawsze usłyszycie. Tak. Twoja bratowa. O. Ginia. O, pięknie. Słucham. No ja wiem, że ona wszystko lubi, co piękne i bogate. No musi niestety być ukarana za swoje czyny. O. Jako twoja bratowa
niesumiennie się spisała. Dobrze. No i czym to zrobimy? Zaraz ja zastanawiam się. O, już mam jedną rzecz. Jedna, która się nam bardzo przyda do demolki, właśnie do rozbijania tych szkieł i kryształów. Ale słuchajcie, to będzie mojego braciszka, to nie bardzo tak z taką siekierką sobie. My tak tutaj delikatnie to załatwimy. No, chyba, że tak. Następna sprawa. A jeszcze Lenka, musisz obsługiwać i nagrywać to w wolnym czasie, żebyśmy mieli udokumentowaną dokumentację. Sprawę. Dobrze, dobrze, ja tylko spróbuję, sprawdzę, co tutaj. Okej. Okay. Mamy sprzęt. Kogo my tutaj mamy? Marylka. Oni co chcieli? Oni mieli na... Wiemy, co tu mamy zrobić. Tutaj tylko trzeba kupić farbę. Farba. Dobrze. I ostatnie to są nasze dziewczyny. A, nasze piękne, urocze dziewczyny. Dobrze, my ich załatwimy. Ojej, jakie to ciężkie, ale myślę, że sobie damy radę. Poczekajcie, zaraz zademonstrujemy. O, proszę bardzo. Jest urządzenie sterownicze i tym tutaj wysadzimy te wszystkie urządzenia u fryzjera i dziewczynki nasze wyjdą łyse albo... Burak. Albo pokręcone, popalone. Popalone, dobrze, to mamy. Piotr doskonale to zna. Ja sobie poradzę. Tak. Ja ze swojej strony biorę takie narzędzie manualne dla postraszenia. Z drugiej strony, ponieważ znam to urządzenie, postarałem się normalnie tym narzędziem popieścić tej dziewczyny, żeby nas pamiętały. Załatwione. Proponuję do dzieła. I przyjdźcie tym razem. Do dzieła! Dziękuję koleżanko, do roboty. Przyjaciółko, do roboty. Dziękuję, jeszcze raz wam bardzo dziękuję serdecznie za pomoc. Pracować i pracować. No to zaczynamy! FIBE, tak, sprawdźcie. Jesteśmy inni, tolerancyjni. Jesteśmy różni, grupi silni. Jesteśmy inni, czy prymitywni. Jesteśmy różni, jesteśmy dziwni. Jesteśmy inni, tolerancyjni. Jesteśmy różni, grupi silni. Jesteśmy inni, czy prymitywni. Jesteśmy różni, jesteśmy dziwni. Jeden jest takim typem zapatrzonym tylko w siebie. Cokolwiek by nie zrobił, to jest najlepsze na świecie. Drugi typek skromnie robi swoje, gdzieś tam robi swoje tak po prostu. Nie lubi rozgłosu kolejny. Nie do przegadania, ty. Dobrze. Sam jeden. Ja zadzwonię do ciebie, bo fryzjera jestem teraz, nie mogę. Co innemu koło dupy lata, myśli tylko jak do kasy się nachapać więcej. Kolejny przekręt, kolejna znieczulica. Byle gównem, to się nie zachwyca, wiesz. Różnorodność, mentalność, wychowanie. Każdy jest tu po coś, ma swoje zadanie. Jeden wierzy w nadprzyrodzone siły. Drugi ma grube schizy, które go wyniszczyły. Inny wierzy w swego Boga, ale tylko powierzchownie grzeszy. I żyje tak, jak mu wygodnie jest. Każdy z nas, jak mu wygodnie jest. Żyje tak, jak mu wygodnie jest. Jesteśmy inni, tolerancyjni. Jesteśmy różni i w grupie silni. Jesteśmy inni, czy prymitywni. Jesteśmy różni, jesteśmy dziwni. Kobra, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Sprawa czysta, można, szybko. Czekamy. Czy prymitywni? Jesteśmy różni, jesteśmy dziwni. Każdy z nas ma swoje zdanie, a tych zdań są miliardy. Jeden dzięki Bolek, drugi Bolesław Twardy. Wolne żarty, atakujemy jardy. Namalujemy sztukę w różnych kolorach farby. Odcieniach prawdy, a prawda jest bolesna. Niestety jest tak, że mamy grube wady. Mamy to wszystko zanotowane, wszystko jest. No w porządku, to teraz muszę wyjść. Odrzucamy inne zło, przyciągamy inne piękno. No i sytuacje, w których nie można nie przeknąć. Jeszcze jedno, jeden jest pionierem stylu. Inni chodzą jego ścieżką, ziomek, wiesz to. Jak deal się kręci, obraca. Wszędzie kasa, kasa, kasa. Ludzi masa, widocznie się opłaca. Jeden chce przetrwać do pierwszego. Drugi co dzień się wzbogaca. Yo, właśnie tak. Dobra, dobra, wszystko gotowe, zaczynamy. Jak jesteś liczniutki.
pewnie Tom się ucieszy. Cudownie. Fantastycznie. Tomeczek pewnie będzie szczęśliwy. Okej, działamy. Okej. Wszystko się dobrze. Kolor powiedz chociaż. Chwileczkę, popatrz. No kolor chociaż powiedz. To jest moja niespodzianka. A gdzie Mercedes? No ja. No wiesz Grażynka? Co to... No wiesz co, to musi, jestem w szoku. Co to stoi tam? No jak to? To jest prezent dla mnie. To jest ten mój wymarzony samochód za 300 tysięcy. Nie, no to w ogóle jakaś kpina. Co to w ogóle ma znaczyć? No wytłumacz mi to proszę, Grażynka. Tyle czasu, taki okres, taka miłość nas łączyła. Przepraszam bardzo, co to ma znaczyć Tamuś, w ogóle? Tamuś, irytuj się, Grażynka, ja sama jestem zdziwiona. No co tak się irytujesz? No przecież... Jak to się irytuje? Przecież obiecałaś mi piękne auto, a co to ma w ogóle znaczyć? No Grażynka. Nie wiem. Tomeczku, no ja trochę spokojnie, czy ty też nie. Ja nie potrafię być spokojny, no jestem wściekły, no co to w ogóle ma być, no? No, Grażynka. Samochód, czy to taki ważny? Ja nie widzę, ale słuchaj, nie widzę, czy samochód ja nie jest taki ważny? Tomek, no w nie, końcu. Nie, koniec. Grażynka, to są jakieś żarty, to jest jakaś kpina, ja nie wytrzymam, ja wychodzę. Jak dzień się kręci, obraca, wszędzie kasa, ludzi masa, widocznie się opłaca. Jeden chce przetrwać do pierwszego, drugi co dzień się wzbogaca. Yo, właśnie tak. Jezus Maria, zobacz co oni zrobili. Zobacz. Coś takiego nie. Jaki malunek, no, jaki klej. Dopiero co tynkowane, zobacz, ile to będzie kosztować, żeby to zdrapać. To jest na dobrym kleju, co ty kupiłaś. I teraz aż do samego styropianu trzeba będzie to zedrzeć. Coś okropnego, naprawdę. Ale tego psa to ja dam do hycla, bo żeby nie upilnować tutaj. Jak dziś się kręci, obraca, wszędzie kasa, ludzi masa, widocznie się opłaca. Jeden chce przetrwać do pierwszego, drugi co dzień się wzbogaca. Drugi co dzień się wzbogaca. Yo, właśnie tak. Na miejsce pójdę, na policję pójdę. Thank you.
Lady, even in the darkest night, I know who you are.